Marek Brusakowski, bardzo dobry gdański lekarz w latach 70. I ta piosenka funkcjonowała sobie w ruchu studenckim bardzo, bardzo długo, po czym przepadła i po jakimś czasie zespół Czerwony Tulipan tą piosenkę odświeżył, ale z własną muzyką. Tą piosenkę teraz można, szczególnie na tej porze, czasami usłyszeć w Trójce z innym wykonaniem, z inną aranżacją. Ja natomiast zaśpiewam Państwu teraz pierwszą wersję tego utworu. Wersję, która od tamtego roku jest wersją obowiązującą w szkołach i gimnazjach. Przyniesie do snu trochę nieba.